Jestem takim dzieckiem losu, szczęśliwcem, który wygrał los na loterii. Jestem takim człowiekiem, że mi nic nie sprawia trudności. Nie jestem wicemistrzem świata, ja to tylko zdobyłem. Teraz jesteśmy rok i 4 miesiące parą. Czasem mogę robić wrażenie, że prawie normalnie słyszę, tak? Czy prawie jakby normalnie widzę, ale to dzięki, nie wiem, sprzętowi na przykład. Jestem obustronnie zaaparatowany i zupełnie nic nie widzę. Głucho niewidomy może świetnie spełniać się w rolach społecznych, może prać, gotować, wychowywać dzieci, może się kochać, może się kłócić, może lubić, może nienawidzieć, może pracować, może się lenić. Jesteśmy dokładnie takimi samymi ludźmi jak wszyscy. Nasza niepełnosprawność nie przeszkadza. Normalnie się komunikujemy, rozmawiamy. Codziennie pomagamy sobie nawzajem, gotujemy razem, wspólnie żyjemy. Chodzimy na spacery z kijkami. Ja jestem niewidomy, teraz będzie pan widział tylko przez ten punkcik, pewien fragment. Natomiast na drugim oku mamy tutaj taki zarzucony obraz, ma to imitować takie odblaski światła, jakie tak naprawdę nasze osoby głuchoniewidome mają w naturze, odbicia na przykład od śniegu, od szyby. Przez krótką chwilę każdy może postrzegać świat jak osoba głucho-niewidoma. Wchodzimy do specjalnego laboratorium. Okulary i słuchawki sprawiają, że praktycznie nie widzimy i nie słyszymy, a doświadczenie jest niezwykle proste. Robić to, co robimy każdego dnia. Absolutnie nie. Czy to jest kwiatek? Zaraz sprawdzimy. Ja nie słyszę, czy pani nawet podpowiada, czy nie. Jest to bardzo fajne doświadczenie, które pokazuje mniej więcej, jak to może wyglądać. Ja przypuszczam, że pani coś do mnie teraz mówiła. Oczywiście nie słyszałem, co pani do mnie mówiła, bo mam słuchawki. Czy oprócz tego, że słyszałem, że jest jakaś pani, która prawdopodobnie zapowiada coś na dworcu, to absolutnie nie wiem, nie jestem w stanie powtórzyć wszystkich informacji, które powiedziała. Jestem pasjonatem technologii, nowoczesnych technologii informatycznych, wykształcenia jestem informatykiem w ogóle. Pierwsze 10 lat swojej drogi zawodowej pracowałem, tak teraz byśmy powiedzieli, na tym otwartym rynku pracy. W dużej firmie, w ośrodku obliczeniowym programowałem komputery. Na co dzień jestem właścicielem firmy. Prowadzę działalność gospodarczą własną. To jest firma szkoleniowa w Katowicach. Jest oczywiście, działamy na terenie całej Polski. Zatrudniam w tej chwili w różny sposób, czy to na etat, czy na różnego rodzaju umowy, czy na staże, 11 osób. Studiuję, to są moje drugie studia. Zbliżam się do końca, będę się niedługo bronił. Pracuję w zakładzie, gdzie pakują takie kartki z życzeniami do kopert. Swoją postawą mam taką też takie poczucie jakiejś tam misji, że właśnie muszę pokazać, że pomimo jednoczesnego uszkodzenia wzroku i słuchu można coś społeczeństwu dać. Wśród głuchoniewidomych są tacy, którzy nie wyszli z domu, są tacy, którzy żyją pełnią życia, ale są też tacy, którzy przekraczają kolejne granice i chcą coś osiągnąć. Masz jakieś sukcesy w szachach? No, tylko zdobyłem te wicemistrzostwo świata, głuchoniewidomy szachach. Tylko, tak? To tylko? To było przecież teraz 3 lata temu w Szwajcarii. Mhm. Ale szachy najbardziej, w ogóle wszystko, co robię, to jest przede wszystkim to, że idę do ludzi. Losujemy, tak? Dobra. To tak. Proszę bardzo. Czyli ja zaczynam, tak? Dobra. Cztery. Powiedz mi, Marcin, jak możesz w trakcie opowiadać, co ty w tym momencie widzisz i co słyszysz? Gdzie widzę, gdzie słyszę? Nie, co w tym momencie? Co widzisz, co słyszysz? Żebyś nam to opisał. Co w tym momencie widzisz, co słyszysz? W trakcie szachów? W ogóle, w życiu. W ogóle? Mhm. No to widzę z bliska. Z bliska i po prostu
Najważniejsze jest to, co wiem, co widzę. Mhm. Dużo, dużo trzeba się domyślić, bo ja mam zanik nerwu wzrokowego i wiem na przykład, co tam powinno być. Chyba zaczynam przegrywać, ale zaraz się wszystko okaże. Nie odważa się jechać samochodem po ulicach warszawskich. Trzeba w pewnym momencie też umieć powiedzieć stop, to jest na razie dla mnie jakby nieosiągalne. I nie traktować tego jako klęskę, chociaż pamiętam bardzo, przeżywałem, szliśmy pierwszy raz na Świnicę i też przed ruszeniem na ostatni odcinek okazało się, że tam były właśnie łańcuchy pod śniegiem. Myśmy się zastanawiali, iść, nie iść, zrezygnowaliśmy, ale to nie dawało mi przez 15 lat spokoju. Jestem takim człowiekiem, że mi nic nie sprawia trudności, albo przynajmniej staram się te trudności pokonywać, a nie zastanawiać się nad tym, jakie one są i ubolewać nad tym, że one są. To pewnie ogórek. Banalnie prostych doświadczeń ciąg dalszy, jak się okazuje, banalnie prostych tylko z pozoru. Dla mnie bez oczu i uszu rozróżnienie warzyw to prawdziwe wyzwanie. Sprawdziliśmy więc, jak wygląda szara codzienność osób, które nie widzą i nie słyszą przez cały czas. Mam specjalną latarkę i jak świecę sobie z tej strony, to opiera się drzwi, widzę, że tu jest coś napisane i tu. A tak się już nauczyłam, że wiem, że jest jak stryknie mi dwa razy, wiem, na którym jest, wyczuwam programator. Po prostu. I w ten sposób ustawiam. Natomiast temperatura nie jest ważna dla mnie, co tu jest napisane, bo już mi córki raz przeczytały, że jest 30, 40, 50 i ja to wiem. Ja się tego nauczyłam na pamięć i tak jak przesuwam programator, ja go czuję. I wiem, że jak jest ustawione tak, to jest na pewno 60. Zapamiętałam, że w takiej pozycji. Może nie widzę tak dokładnie jak wszyscy, ale ja go widzę i tu jest ciemniejsze, tu jest jaśniejsze. I w ten sposób mogę sobie pozwolić na obieranie. My cały czas próbujemy na własnej skórze przekonać się, jak to jest nie widzieć i nie słyszeć. W tym przypadku powiedzenie, że je się oczami, nie ma zastosowania, a na dodatek skosztowanie prostego ciastka to nie lada wyzwanie. Słuchajcie, nie jest to proste, bo wiem, że mam widelec i mam ciastko i to wszystko, co wiem. Ale ciastko jest bardzo dobre. A co pan widzi? No, nic nie widzę, nic nie widzę i to jest w tym najgorsze. Ja już się nagrałem, już jestem spełniony, jeśli chodzi o szachę. Mhm. Teraz skończyłem studia, a jednak chcę mieć pracę, rodzinę założyć. Tak się spełniać jak zwykły człowiek. Takim moim marzeniem jeszcze nie do końca zrealizowanym jest dojście do końca Orlej Percy. Tak kawałek z żoną zrobiliśmy. Fatalna pogoda zgoniła nas na dół, niestety. Chcecie założyć rodzinę? Na spokojnie, w przyszłości.